Yo, powiem wam, że wyglądam teraz jak ten Janusz, co auta sprzedaje. Panie, Niemiec do granicy bieg, bo się rozmyślił. Panie, Niemiec płakał jak sprzedawał. Dosłownie wyglądam jak i ten. Muszę żonę wreszcie poprosić, żeby mi wystawiła to akwarium na sprzedaż. Dosłownie. A jak nie, no to ja sobie coś z tym zrobię. No, o, patrz tam. Od jutra rehabilitację zaczynam. A dzisiaj ładnie żonę poprosiłem. Żono, zjadłem pierogów z truskawkami. Wiadomo, na odpierdol to na odpierdol, ale patrzcie, moja piękna, kochana żona robi mnie pierogi. Z taką oto niedobrą maszyną. Mówię, daj więcej tych truskawek, a nie tam pół truskaweczki, zero cukru. I tak, żona była na Krecie ze 3 dni. No i opcja tego typu. Mówię, widzisz żono, tu przyjedziesz, tu cię nikt od garów nie odgania, możesz sobie przyjść, gotować, robisz kiedy chcesz w tej kuchni. A w Tomaszowie to tylko siedziałaś i się nudziłaś. Tu chociaż sobie możesz popracować. Możesz pójść odpalić pralkę, jak to się mówi. Jesteś operatorem sprzętu pralniczego. Chodzi. Jesteś operatorem kuchenki. Jesteś operatorem... Nie dław się. Jesteś operatorem 2 moich pasierbów małych. Czego tu więcej chcieć? Takie kwaśne. No bo za mało cukru dałaś. Dostałaś wypłatę, dałaś w nocy co trzeba i teraz na miesiąc mam spokój. Pokaż się, proszę widzów. Gotowanie z Manią, o patrzcie, Mani pierogi. O, łyk. O, spróbujemy, czy dobre. On ciepły jebany. Dobre pierogi ja. O, a stary sobie taką miksturę robi. Arbuz, truskaweczka, nie, ja cytryna, truskawek. Kapka miodu. Dodawałem jeszcze liście mięty, ale na którym z nich siedział skarabeusz, ten skunk śmierdzący i zasmrodził mi wodę i musiałem całą zgrzewkę wody wylać. Ja, to dlatego tak słabo ci idzie. Muszę cię przeszkolić. Jak operatora procesu. Nie ma problemu. Ja ci zagniotę ciasto, a ty sobie rób. Nie drzyj się, bo będę się jąkał. Mało cukru. Kwaśna. Daj tam więcej cukru. Już sypała. Dobra. O. Amstaw. Wczoraj zrobiliśmy z Brajdakiem 58 km z Brajdakami. No, dzisiaj może delikatny jakiś rowerek. Zaczęła się siłownia, rehabilitacja. O, panie. Dobra, widzimy się później. Od ostatniej sceny minęło prawie tydzień. Minął prawie tydzień. Byłem tak. Warszawa, Piła, Gdańsk, Wałcz, Piła, Legnica. Piła, Warszawa. W 4 dni 1800 km. Jak to się mówi, Machony jeździ koleją. Więc tak to wygląda. Słuchajcie, radykalną zmianę muszę zrobić w akwarium. Mianowicie tło strukturalne idzie out. Czeka mnie bardzo dużo roboty. Znaczy wyciągnięcie tego tła, ogarnięcie sobie tutaj, to jest kaszka z mleczkiem. Gorzej będzie przykleić tło z tyłu. Z tego celu mam 2 beczki, 300 litrów, zleję wody, część no niestety, ile będę mógł, tyle będę mógł, gdzieś coś połapię, a reszta pójdzie po prostu w kanał tej wody. Z 200 litrów trzeba będzie wody nowej dolać. O co chodzi? To tło jest ładne, ale tak jak wam mówiłem, to tło było zrobione, przygotowane pod akwarium szerokie, pod 60, bo to samo tło w niektórych miejscach zabiera 10 cm. Patrząc na tego suma, jak on rośnie, za pół roku on tu będzie miał już ciasno. Nie licząc już gonojada. Dlatego to tło likwiduje. Automatycznie odzyskuje 10 cm. Nie będę miał 40, tylko będę miał 50. Już będzie szerzej, więc później zobaczycie, jak to po prostu będzie wyglądało bez tła. Poza tym, gdyby to jeszcze tło było na wymiar, to jeszcze może bym zostawił. Są wszędzie szczeliny. Mam ten kirysek, tylko wypływa na żarcie. On tak cały czas siedzi z tyłu. Z tyłu siedzą jeszcze kosiarki, z tyłu siedzą jeszcze te chany, wężogłowy. Sporo ryb siedzi mi z tyłu. No i jaką ja mam przyjemność z tych ryb? Nawet ich nie mogę zobaczyć, obejrzeć, nic. Bo one siedzą z tyłu, tylko wypłynie czasami na żarcie i się cały czas schowa. Dlatego tło likwiduje. Gdyby było dopasowane, ona by tam za Chiny ludowe nie wpłynęła. Ale przez to, że one jest za małe, to one sobie wpływają jak chce. No dobra.
Ubieram się i lecę na rehabilitację. Po rehabilitacji lecę do Warszawy po kamerę, bo niestety mój Lumix po tylu ciężkich latach pracy dożył emerytury. Matryca zdechła. Akwarium bez tła. Niebawem będzie tło, ale zwykłe. Ale to z czasem. Tutaj na razie są dwie odłapane hany. Bo jak tło zlikwidowałem, no to stały się pożywką. Raczej, że były za duże, no to tamte nie mogły ich zjeść, ale je zaczął męczyć. Więc dzisiaj jadę po małe akwarium i będą przerzucone. Ogólnie w ciągu miesiąca zrobiłem rowerem 500 km. Samochodem, można tak powiedzieć, samochód był wykorzystywany tylko w 5%. 90% jeździłem, 95% jeździłem rowerem. Samochód mi tylko służył raz do nagrywek i raz jak padał deszcz, a tak tylko wszędzie rowerem jeszcze. Mam tu to opryskiwacz i muszę trochę podratować róże. Jak nie, wpierdzielają się mszyce. Wczoraj dostały mszyczki, trochę po łbie, a dzisiaj widzicie plamy. Są takie oto plamy i to się jakoś nazywa. Pokazywałem gościowi zdjęcia i dostałem taki specyfik. Tutaj tylko na tej jednej róży to wyskoczyło i tam jest taka wielka róża i na tamtej jeszcze troszeczkę jest oprysku. A więc biorę się do roboty. O, zobaczcie, widzicie takie brązowe plamki. Potem liście obumierają i zaczyna tak obumierać cała róża. Więc trzeba ją ratować, bo róża naprawdę wygląda dość pięknie. Piękne czerwone pąki. Więc trzeba troszeczkę tą różę podratować. Dostało troszeczkę już nawozu. Wieczorem podleję, żeby to tam trochę ziemią wymieszać. A teraz dostaną preparacik na grzybka. Łącznie tym rowerem przejechałem 1540 km. Nie wiem, czy to będzie widać. A w ciągu miesiąca przejechałem 555 dokładnie km. Tak. Więc powiem wam, że całkiem zacnie. Ale już co, no. To było wymieniane. Nie wiem, piasta, łożysko, nie pamiętam jak to się nazywa. Bo było plastikowe. Po 1000 km zdechło. Jedynie miałem jeszcze tutaj wymieniane klocki. Te do hamowania. Klocki, nie tarcze. I tyle, a no i łańcuch, bo i łańcuch był zużyty. I tylko tyle. I rower dalej, jak to się mówi, gna jak szalony. Nie narzekam, błotniczek, bagażniczek. Gorąco jest, po prostu jest gorąco i już padam. Nawet nie chce mi się grać, nic mi się nie chce. Trawka pokoszona, trochę porobione. Tak to jest, jak ktoś mieszka w domku jednorodzinnym i macie własne podwórko, no to tak, trzeba i drzewo załatwić do palenia, trzeba trawę skosić, jest dużo roboty. Bo jak ktoś w bloku mieszka, to tam chyba nie ma nic takiego, co jakichś obowiązków, jak to się mówi. Idę się po prostu położę, bo zastrzelę zaraz jakiegoś psa. Patrz tak, mi któraś tam dół wykopała. Patrz tam, stary jaki pomysłowy, Dobromir. Już tutaj się pierwsza złapała małpa. No, tak to z tego trzeba opuszczać, tego poubiewaliło. Pyk! Można, na kawałku drutu. Nieważne jak, ważne, żeby był funkcjonowalny. Nie pamiętam, czy wam pokazywałem, czy nie. Tak wygląda bez tła strukturalnego. Prawdopodobnie jutro będzie pół dnia roboty, żeby tam nakleić folię. Byłem u takiego dzisiaj dziadka, on był w centrum Warszawy, ale przyjechał na kabaty, który dosłownie za psie grosze sprzedał mi te duże kryptokoryny. To jest jedna, tam jest jedna mała w gratisie, tam jest druga. Za 15 zł za taką odnóżkę. To jest naprawdę jak za darmo w dzisiejszych czasach. Do tego dostałem sporo takich pływających w gratisie. Jak się utrzymają, to się utrzymają. Jak nie, to chodzi głównie o to, że o, tutaj tak fajnie wygląda, widzicie? Jest takie akwarium. I tutaj jest jedna hana, druga hana gdzieś siedzi schowana sobie. Oglony się nie martwię, bo to jest na, jak to się mówi, na słońcu, znaczy w oknie, na słońcu raczej nie. Trochę będzie glonów, ale mam tutaj helmety, więc one dość dobrze zadają. A tam jest płoteczka, której hany zostawił sobie chyba na później, bo tak miała chęć już ją zjeść, ale tamta hana już jest pewna, bo jedną taką płotkę zjadła, a tamta druga tak trochę się wstydzi. Dzisiaj jeszcze bakterii doleję, przyjadą mi bakterie i przyjedzie mi inny filterek, więc takie malutkie akwarium. Czekam, żeby te hany mi podrosły, bo miałam cztery, no ale ten El Bandito
Ten El Bandito już dwie wciągnął, więc te idą na zdrowym kurczaku, mają urosnąć, mają być mięsiste, żeby tamten wariat ich nie zjadł. Czyli te mają troszeczkę, jak to się mówi, dietę mniej białkową, żeby nie rosły aż tak bardzo, a te po prostu jak świniaki na paszy mają opór gaz, że mają rosnąć. Grubemu jak się nudzi, to tak. Stąd trzeba wodę przelać tu, stąd trzeba przelać wodę do baniaków, akwarium odsuwam, przyklejam tło, następnie z beczek woda do akwarium, z akwarium do akwarium i finito. Mam robotę się na cały dzień, jeee! Idziemy zobaczyć, co moja kobicina robi, bo to jest taki stek dzisiaj. Co tam moja małżonka robi? Patrz ta, kurczaczek dla ryby. Nie tylko. Ja, tego kurczaka. Bogactwo, już kurczaka, kurczaka rybkami karmisz. Tak, kurczaka rybkami karmię. No, ogólnie byłem dzisiaj troszeczkę małych krzywczyków sobie złapać do akwarium. A przy okazji troszeczkę posprzątałem świata, bo zawsze jak gdzieś jestem nad wodą, to zawsze jest trochę śmieci, to siateczka, jakieś tam butelki. Butelki wiadomo do wywalenia, ale puszeczki się przydadzą. Nie chwalę się tym za bardzo, bo po co zaraz będzie, bo się próbujesz na tym wybić, bla 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 bla. I zaraz patrzcie, ile sobie napałam małych żywczyków. Widzicie, ile pływa sobie tu. No, a tam chany to będę miał wyżerkę. Dlatego powiedziałem, chany mają na sterydach rosnąć, że mógł je tutaj wpuścić. No dobra, trzeba tu wszystko ogarniać i bierzemy się do roboty. Szybka akcja, udało się. No teraz co, no teraz beczka, akwarium, pompka, niech sobie leci. Akurat filtry są, to się wszystko przefiltruje, wiele czego. Tło przyklejone, ale w pewnym momencie jak przyklejaliśmy, było ty, czy my dobrą stroną przykleiliśmy. Na szczęście dobrą, bo u góry jest jasny niebieski i taka głębia schodzi. Głębia oceanu. No, Sferatu i gigant bodajże. Jest gigant. Na tej kamerze aż tak tego nie widać, ale wyszło naprawdę epicko nagranie. Bawię się nowym sprzętem. Niby Lumix, niby to, ale uwierzcie mi, żeby ustawić taką kamerę, to jest naprawdę roboty. I na pewno tak, odpada obiekt, ten mikrofon. Z mikrofonem ta kamera gorzej nagrywa niż G80. Na początku tu barwy były takie płytkie, więc trzeba było się poustawiać kolorystykę, jakieś słońce, bo barwy wychodziły tak, jakby ta trawa była żółta, a nie zielona. Sporo roboty jest przy ustawianiu. Dlatego wolę Lumixa, bo wiem, gdzie czego szukać. Bo na przykład jak Benio kiedyś mi Soniacza dał, ja tam nie wiedziałam kompletnie, czego gdzie szukać. A tutaj bez problemu wiem, gdzie, z czym się je i wiem po prostu, jak to wszystko ustawiać. Tak, zaraz zobaczycie zresztą, bo tutaj od groma mam plików związanymi z zabawą, ale zobaczcie po prostu, jak ładnie nagrała kamera. Widzicie? Rewelacyjnie. Nie licząc, że moja mordka jest biała, bo światło się odbijało od wyrzutni. Tu będzie inaczej, bo no, ten program siada. Siemanko wszystkim na naszym kanale. I tu już jest lepiej. No na kamerze wiadomo, trochę ja się tu wglądam niż w realu. Ale widzicie, jak ładnie tło wygląda. Ale widać różnicę między Full HD a kurde, jak to wszystko ładnie wygląda. Tło takie fajne. Miałem kiedyś mieć takie tło z fajwerkami, ale jakoś tak nie wyszło. Chyba lepsze takie tło, a krypki pływają. Ktoś może sobie nie patrzeć na mojego ryjca teraz zapryszczonego, tylko sam może popatrzeć, o, a krypki pływają. Więc naprawdę jest sporo roboty, ale jeszcze do czegoś wrócę. Od razu też chciałem, pomagam.pl, link będzie w opisie tego filmu. Jest to ziomeczek, którego poznałem w Szczecinie. Jego młodemu właśnie dałem rakiety, które od cioci dostałem. O, widzicie, nawet jest pirokit, jest machony. Wspieramy po prostu, bo młody, tak jak ja, kocha rakiety, młody jest po prostu chory. I kto po prostu może, nawet tą głupią złotówkę, jest nas na przykład, nie wiem, niech ten obejrzy film 2000 osób. Niech każdy da po głupiej złotówce, no to już będzie po prostu cel uzbierany. To nie jest osoba, której nie znam, to nie jest osoba randomowa, jest to osoba, którą znam, jest to osoba, która kocha fajwerki. Jego syn, tak jak ja, uwielbia rakiety. Dlatego my, pirotechnicy, my wariaty, kochający fajwery, musimy się razem wspierać. Link do tej zbiórki znajdziecie w opisie. Ja ogólnie co miesiąc zawsze tam jakąś pomagam komuś tam, no ale tu jest taka akcja, że po prostu trzeba o tym głośniej powiedzieć, że trzeba pomóc.
bo nigdy nie wiadomo, kogo z nas po prostu to padnie, nie? Ta, wyglądam jak taki Belmondo, kajdan. Kiedyś se kupię srebrny, bo to jest z kwasówki, nie? Ale kiedyś może se kupię srebrny, ale już na pewno nie taki gruby, bo jest za ciężki. Nie wiem, jak ten ma na przykład centymetr, no to takie 6 mm już jakby, co? No to wiecie, teraz, o, łapa jest, to tego stary na siłowni chodzi, teraz to wiecie, no teraz, co? No nie, ale chodzę dla samego siebie, ciężko jest czasami, bo się nie chce, ale jak już pójdę, to jest opór, nie ma tam, że ja se posiedzę tam godzinkę i se popatrzę. Jadę rowerem akurat po rehabilitacji, no to na tej rehabilitacji mamy takie gimnastykę, takie jiu-jitsu, że już tam jadę tak porozciągany, rozgrzany. Na tą samą siłownię mam 12 km rowerem, jeszcze się nie śpieszę tym rowerem, to się nie przejmujcie. No i na tej siłowni opór do odciny, po 3 serie, różne ćwiczenia, triceps, biceps, klata, plecy, do odciny, na nogi aż tak na razie nie lecę, no bo rowerem katuję te nogi. I do odciny białeczko i kreatynka w takich kapsułeczkach. I tyle, żadnego teścia, nic nie chcę. Ma być siła, po prostu ja chcę być chłop silny, no. Ja nie muszę wyglądać jak osa. Ja mam być taki, że jak to kiedyś taki Tomek w Ujerenki jak pracowaliśmy, to on mówił. Masz wyglądać tak, że jak staniesz w kolejce do sklepu, żeby nikt nie przyszedł i nie zrobił ci tak. Ty masz wyglądać jak chłop, żeby inny się od ciebie odbił. A jak ty będziesz wyglądał tak, to ktoś podejdzie, zrobi tak i cię nie ma. Chłop to ma być chłop. Ma być masa, ma być wielki i tyle, no. A nie dam. O. A że kałdun jest, to jest dobrobyt. To jest dobrobyt. Jestem gruby, bo mnie stać. Chociaż teraz mnie nie stać, bo jak kupiłem tą kamerę, to jestem teraz... No ale cóż poradzić? Cóż poradzić? Takie jest po prostu życie, no. Najśmieszniejsze jest to, że nagrywałem właśnie rakiety. Najpierw chcę powrócić wszystkie odcinki ze starego Ulmixa. Nagrywałem rakietę do Serpero, mówię, fajne i efekty fajne, dupnięcie fajne na żywo, a ja potem patrzę na komputerze, a tu zamiast zielonego migotania jest białe migotanie. To dobrze, że coś mnie podkusiło, żeby sprawdzić, jak to migotanie wypadło, czy była ostrość, a tu... I taka ciekawostka dla osób, które mają na przykład Lumixy i mają czasami problem z ostrością. Ja często miałem problem z ostrością, jak nagrywałem na przysłonie chyba 2.8. Wystarczy, że ustawiłem przysłonę 4.5. Jest lux. Nie muszę się martwić. Chociaż w tym mam dobrego zooma, więc statywik złapie sobie ostrość, zablokuje ostrość, cofam zooma i dziękuję, do widzenia. Ale też przy tej jest trochę zabawy, bo stary Lumix miał obiektyw 12 na 12 mm na 60 razy 2, bo tam nie było pełnej matrycy. Czyli miałem 24 obiektyw i Full HD i 4K, więc to był luksus. W tej kamerze mam obiektyw 25 mm, tu jest calak matryca, więc nie ma razy 2. Ale nie wiem dlaczego kompakty mają to, że nawet jak jest cała matryca, to jak nagrywam 4K, no to jest wycinek po prostu takiego kadru, jakby jakiegoś zooma robili, że to nie jest takie prawdziwe 4K, tylko takie według mnie to jest oszukane, bo przybliża obraz i jakiś tam wycinek robi. Że w tym momencie nie jest 25 mm obiektyw, tylko jest 30 chyba 5 czy 37. Więc no też takie nie za fajne, no ale no co poradzisz, no. Mi jednak to Full HD to nie pasuje, jakoś mnie razi. Gdybym kupił kamerę przez internet, no to prawdopodobnie bym ją zwrócił, ale że kupiłem kamerę przez sklep stacjonarny, to jej nie mogę zwrócić. Znaczy przypuszczam, że byłby jakiś sposób, żeby ją zwrócić, coś tego. No ale już, nauczę się na to. Stary Lumix tylko będzie służył do nagrywania petard za dnia, a ten będzie mi służył do nagrywania w nocy. Akurat dużo nie tracę, bo mam te same baterie do jednego i do drugiego. Ta sama ładowarka jest do jednego i do drugiego, więc chociaż tego nowego już mogę nawet powerbankiem ładować. Więc tutaj jeśli o to chodzi, to nie ma jakoś problemu. I tyle. No i tylko muszę odległości zmierzyć, no bo jakiś standard Lumixem stary miałem, te 50-60 metrów. 40, 50, 60 mniej więcej w takich granicach zawsze stawałem. GH5 nie nagrywałem wyrzutni ani rakiet, no bo GH5 to musiałbym stanąć blisko, bo GH5 ma bardzo szeroki obiektyw, chyba 12 bodajże, coś jest bardzo szeroki, 9, 9 razy 2 daje 18 mm, więc jest w pytę szeroki,
dzięki czemu tak naprawdę ja normalnie jakbym miał nagrywać King Konga, to musiałbym go nagrać starym Lumixem z odległości 80-100 metrów, bo był mega, ta 50 robiła mega rozpierdziel, tak jak obliczałem to mniej więcej 150 metrów, czy koło 100 taki rozrzut był. Więc GH5, ledwo GH5 go nagrałem, ale większość 20 mm to ten efekcik będzie taki z 50 metrów. Ja muszę stanąć pod wyrzutnią, żeby normalny był ten efekt. Więc dla GH5 trzeba byłoby jakieś robić nowe wymiary pod wyrzutnię. Ale tamtej kamery mi jest szkoda po prostu na takie fajwerki, ona służy tylko i wyłącznie do pokazów, gdzie naprawdę wtedy tam mamy całe poletka i to wszystko, więc jest rozpierdziel. Tutaj prawdopodobnie będę nagrywał w 4K, więc trzeba będzie zrobić sobie taki ten wymiar po prostu 60-70 metrów, wziąć wyrzutnie 38 mm, bo 38 wali podobnie jak 50, tylko niżej, dzięki czemu jak tam złapię sobie już dystans, z jakiego muszę to nagrywać, to będzie tak. Dobra, kończę ten odcinek, mordeczki. Chmury są, może dzisiaj sobie polecę, coś nagram delikatnego, jutro mamy pokaz. No, teraz nie mam za bardzo czasu na nagrywanie, ten chyba tego vloga męczyłem tydzień czasu, no bo tak, albo nawet dwa, bo to rehabilitacja, dużo rowerem jeżdżę, tu siłownia, tu coś na ogródku, roboty, tu tego. Nie ma po prostu czasu, nie ma naprawdę, a czasami się nie chce. Przychodzą wakacje, każdy chce odpocząć, więc ja jeszcze chyba parę odcinków nagram na YouTube'a i po prostu zrobię sobie takie dwutygodniowe wakacje. Odcinam się całkowicie, bo każdemu się należy. Po prostu i znikam z Facebooka, i znikam z Instagrama, wszędzie po prostu mnie nie będzie. Muszę sobie na siłę taki odpoczynek zrobić, po prostu głowa odpocznie, będzie lepiej dla mnie. Zresztą pani psycholog mi to poleciła, że teraz przychodzą wakacje, żyj wszystkim czym innym niż tylko pracą, bo tak naprawdę YouTube to jest jedna rzecz, moja praca i tutaj to, tutaj odpisywanie, tutaj się użeranie z ludźmi, tu bronienie pirohita, tutaj jakieś tłumaczenia, bo jakieś fałszywe zarzuty, surtu tutu, na dwa tygodnie po prostu znikam, nie się dzieje, wola nieba, z nim się zawsze zgadzać trzeba. Trzymajta się ciepło. O, Sancho Panda, pozdro Beniu, twoja opaska, co od ciebie dostałem, to mi te rzepki podpadały, ale kupiłem sobie drugą, dałem radę. Lepsze niż te plastikowe już maciury. Na razie.